Dzisiejsze wydarzenie to akcja pod kryptonimem Pokuta. Akcja, której prekursorami byli wolontariusze, dobrzy ludzie z obszaru Jeleniej Góry. Tutaj mam na myśli Towarzystwo Karkonowskie oraz OSP Mysłów. Świat jest dzisiaj bardzo mały. W internecie w ubiegłym roku podejrzeliśmy sprawozdanie z tej akcji. Pojechaliśmy na mały rekonesans właśnie rok temu i dzisiaj udało się tych autorów, tych pierwotnych organizatorów zaprosić do nas, żeby pomogli nam tutaj na terenie powiatu dzierżoniowskiego przeprowadzić właśnie taką akcję. Akcję wymyśliliśmy 3 lata temu w Jeleniej Górze. Znaleźliśmy w internecie kiedyś informację o takim działaniu, tylko trochę innego charakteru. Tam był jeden samochód, jedna karetka, jeden policjant i jeden fantom. Myśmy wymyślili sobie, że zbudujemy cały obóz pierwszej pomocy, żeby to wyglądało tak, jak wygląda tutaj. Obsługujemy od 50 nawet do 80 kierowców w ciągu 4 godzin. Mają odpokutować swoją winę. Jak ktoś nagrandził na drodze, za szybko jechał, bez pasów, rozmawiał przez telefon, no to na kolana i do pompowania fantoma. Całość przedsięwzięcia, cała akcja opiera się na przejściu 4 stanowisk szkoleniowych. To jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa, to jest nabycie umiejętności obsługi defibrylatora automatycznego, to jest też umiejętność radzenia sobie w sytuacji zakrztuszenia, oraz taki już w formie nawet zabawy, aczkolwiek bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś takich doświadczeń w rzeczywistości nie miał, test slalomu w alkogoglach. Niektórzy na początku trochę kręcą nosem, że muszą mieć przerwę w podróży, ale jak się dowiadują, ile punktów zaoszczędzą i ile pieniędzy zaoszczędzą, to wtedy bardzo szybko przychodzą po rozum do głowy i chętnie korzystają z naszego obozowiska. Dzieci są bardzo istotne, bo to jest taka, jak my to nazywamy, ławka rezerwowych. Jak my ich dobrze nauczymy chęci działania, pracy w ramach wolontariatu, współpracy z innymi jednostkami między sobą, oni się całkowicie inaczej potem garną do roboty w swoich środowiskach, w szkołach, w grupach, na podwórkach. To są zalety pracy i współpracy MDP. Oni robią fantastyczną robotę, więc takie działania jak nasze nie mogą się odbyć bez młodzieży. MDP, ucząc innych, uczy się sama. Każda wiedza przypominana się utrwala. Jest to kolejna akcja integrująca jednostki OSP plus młodzieżowe drużyny pożarnicze do wspólnego działania. Zaangażowanie i czasem jak patrzę na stanowiskach, jak młodzi prezentują, to uważam, że to oni powinni zajmować się tą robotą, bo dorośli, fachowcy nie wkładają w to tyle emocji, ile dzieci. Dzieci zarażają tymi emocjami, zarażają swoim zaangażowaniem, jak wykonują tą pracę. I to jest clue naszego działania. No powiem szczerze, taki zamiennik zamiast mandatu wskazane. Powinno być częściej. Za co został pan zatrzymany? Stan techniczny, żarówka poszła. Takie inicjatywy są cenne? No tak, bo nie każdy wie, jak się zachować w czasie jakiegoś zagrożenia. Coś się zdarzy na ulicy, nie każdy potrafi zareagować odpowiednio. Udzielanie pierwszej pomocy to nie jest łatwe zadanie. No raczej nie. I trzeba być skoncentrowanym i bez paniki podchodzić do tego. Tutaj młodzi ludzie uczą kierowców. Robi to wrażenie? Znaczy no teraz w szkołach oni to mają na porządku dziennym, nie? No my starsi to tak różnie z tym bywa. Dobrze by były takie akcje kontynuowane? Raczej tak. Tak, wskazane. Sam uważam, że najpierw trzeba edukować, informować, a potem dopiero stosować środki represyjne. I to jest taki dzień, kiedy to można zrobić. Myślę, że tutaj zarówno i policjanci, którzy pokazują troszkę inną twarz, mają okazję, i kierowcy też mogą być pouczeni. Sam przeszedłem całą tą ścieżkę, wszystkie stanowiska. Myślę, że każdemu się to przyda, bo czasem w obliczu faktycznie wypadku tracimy głowę, a kolejne takie miejsca i momenty, gdzie możemy się nauczyć, możemy się oswoić z pewnymi sytuacjami, na pewno są bardzo, bardzo potrzebne. Wielu ludziom się wydaje, że ratowanie jest proste. Teraz jak trochę będą mogli poćwiczyć na manekinach, zrozumieją, że to jest trudna i ciężka praca. Raz to się czegoś nauczą, spróbują wiele nowych sposobów ratowniczych, docenią naszą działalność, może też trochę rozwaga przyjdzie na drodze, no i oszczędzą te parę złotych, które mogliby wydać na mandat. Bardzo mi się dzisiejsza akcja podoba. Zostałam zatrzymana za brak światła. Jestem zadowolona z tej pomocy, że jest pierwsza pomoc, szkolenie pierwszej pomocy zamiast mandatu. Co pani już nauczyła się na poszczególnych stanowiskach? Masaż serca. Pierwszy był masaż serca. Na drugim, bardzo ważna informacja, na drugim defibrylator. Też bardzo dobra rzecz. No i co jeszcze miałam? Pozycję, jaką ułożyć rannego w razie W, prawda? W razie wypadku.
żeby mógł oddychać i że do przyjazdu karetki, żeby ten pacjent no, przeżył, prawda? To cenna wiedza? Bardzo. Dla mnie bardzo. Ale to trudne zadanie. Uważam, że bardzo trudne. Tu mamy emocje, a nie wiem, jakby było przy wypadku, więc na pewno bym się darła, ale udzieliłabym pomocy. Jak widzimy, tutaj kierowców uczą młodzi strażacy. Robi to dla Pani wrażenie? Tak, bo wiedzą więcej ode mnie. Mają większą wiedzę. Warto, żeby takie akcje były kontynuowane? Częściej, tak. Tak, dla mnie to jest dobra informacja, wiedza. No trochę mi to jakby pomogło. I udało się zaoszczędzić pieniądze. Też. Mamy nadzieję, że kierowcy bardzo dobrze odbiorą udział w naszej akcji i chętnie będą zamieniali proponowane przez policjantów konsekwencje prawne, karne w postaci no, mandatów za popełnione wykroczenia, będą zamieniać chętnie na udział w naszym szkoleniu. Dzisiaj także promujemy kartę ICE. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób. Jest to rzecz bardzo ważna. Dostęp do informacji podczas ratowania, w pierwszych chwilach ratowania jest bardzo ważny. Ta karta zawiera podstawowe informacje niezbędne do tego, żeby w sposób prawidłowy ratować osobę poszkodowaną. To nic nie kosztuje, to tylko jest. Dobrze, żebyśmy to po prostu przy sobie nosili, bo bywają takie momenty, że właśnie taka karta, takie w zasadzie nic albo drobiazg, może nam uratować życie. Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i działający w tych strukturach OSP bezpośrednio tutaj na terenie obozu pierwszej pomocy, bo tak roboczo to miejsce nazywamy, pracują jednostki OSP Bielawa, OSP Ostroszowice i OSP Piskorzów i młodzieżowe drużyny pożarnicze, które są tym młodym narybkiem dla właśnie wymienionych OSP. Tak się szczęśliwie złożyło, że pożądana przez nas lokalizacja z uwagi na wspomniane bezpieczeństwo na tej drodze jakby została też skojarzona z miejscem, którym jesteśmy, dzięki uprzejmości i dobremu sercu zarządu firmy Globgranit możemy w bardzo komfortowych i w bardzo przede wszystkim bezpiecznych warunkach prowadzić tą akcję. Mamy tutaj bardzo dużo dzieci i dlatego przebywanie w bezpośredniej bliskości drogi, gdzieś na parkingu przy drodze, mogłoby stanowić też zagrożenie dla naszych dzieci. Cała akcja nie odbyłaby się bez udziału policji, bo idea tej akcji oparta jest na wykroczeniach popełnianych przez kierowców i tutaj pierwszy decydujący głos w kwalifikacji adeptów sztuki ratowania życia mają policjanci. Mam nadzieję, że nie będzie tych dużo kierowców, którzy będą musieli odpokutowywać te winy, ale mam nadzieję, że czegoś się bardzo ważnego dzisiaj nauczą. Chodź, czary. Ty pójdziesz na to.